No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Wcześniej oczywiście byliśmy już tutaj w innej krainie, tak jakby w pierwszej krainie z tego świata. Dzisiaj udamy się do kolejnej lokalizacji. Nie powiem, że poprzednia mapka poszła nam bez problemu, trzeba było trochę poucinać, trzeba było trochę poprzyspieszać i trzeba było trochę pogłówkować, żeby zebrać tam wszystkie monety, jajka czy odnaleźć statuły. A poprzednią krainą była właśnie był wyschnięty kanion. Co do mnie strzelasz, jak mówię? Chodź tu. Nara. Ty też? A dzisiaj, moi drodzy, udamy się do... To było jakieś wcześniej? Nie. A dzisiaj udamy się do... do miasta na klifie, więc serdecznie zdobyto punkt umiejętności, nie wiem za co. No i dobra, nie będę się kłócił. I dzisiaj udamy się do miasta na klifie, zobaczymy co to jest za kraina i zobaczymy też ile nam zajmie mniej więcej ogarnięcie mapki na 100%, więc zapraszam. Podróż do miasta na klifie, no zobaczymy jakie to będzie wielkie miasto. Mamy prawie 1600 szmaragdów, mielibyśmy tyle gdybym nie skiepścił na pierwszej mapce. Ale no, udzieliliście mi rad dotyczących powrotu na tamtą mapkę i oczywiście jak skończymy tutaj tą całą dolinę, to zobaczymy... O Jezus, co to już? To takie miasteczko. A zobaczmy jeszcze 400 szafirów, 3 smoczki i 1 jajko, czyli będzie nasz ulubiony uciekinier. Dobra, a my tutaj z tego co widzę... A, jest skrzynka na start. Dobra, skrzyneczkę mamy zebraną. No chodź. O ty mendo! Więc tu trzeba się dobrze rozglądać. Bo widzę, że mapka się dość ciekawie prezentuje. Podejrzewam, że tu też mogą być poukrywane jakieś szafiry. Że to wcale nie będzie tak łatwo tej mapki zrobić na 100%. Ale zobaczymy, co ona tak naprawdę przyniesie. Okej, widzę, że nasza ważka już ma niebieski kolor, a zbyt dobrze to nie świadczy. Chyba nam zostały właśnie z tego powodu tylko 2 życia. No, kurde. Bigo w łeb. A czy bigo w łeb, jak to brzmi? A to co jest z tym? Ja mogę na to wskoczyć? Chyba nie. Okej. Tam coś jest. Tam nie możemy na pewno wskoczyć. No i musimy się też dostać tutaj na górę, więc... To... Czy ja mogę wskoczyć na kaktusa? Nie mogę. Będzie jakiś inny motyw widocznie. No pewnie tak. No i zaraz będziemy nad tym główkować. Najpierw sobie tu pozwiedzajmy wszystko dokładnie. Polatajmy trochę po kątach i zobaczmy. No już 3 razy cię wziąłem i ogniem przetrąciłem, a ty dopiero teraz zareagowałaś. O, nasza ważka już się najadła. O, tu jest platforma. Czyli stąd możemy wskoczyć. Dobra, myślałem, że to będzie jakoś bardziej wzięte i skomplikowane. Okej, tu już mamy też zebrane. Tu chyba nie ma żadnych takich ukrytych motywów, co na razie? W ogóle, co to jest za lawa? Ja mogę w nią wskoczyć, czy coś? Strasznie podejrzane są te kotły. Dla mnie coś musi być związane z nimi. Aha, mam je podpalać, dopóki mi szafiry nie wyskoczą. Czyli tak musimy się tam na chwilę wrócić. Cyk, cyk. Akurat z tego nie chcę wylecieć. Mam nadzieję, że nam nie będzie brakowało. A tu na platformie coś było? Udamy się jeszcze tu szybko, żeby to sprawdzić. Cyk, cyk i... Jest, ale tu będzie chyba jakiś inny motyw, bo widzę, że tam... Są smoczki, znaczy smoczki, Boże. Jastrzębie? Chyba jastrzębie. Dobra. Tutaj też jest kolejna platforma, tu jest most oddzielający. Dobra, nie, już tak nie, kozacz. No kurde, zaraz zginę. Dobra, cofamy się, ustawmy kamerę porządnie. Rozgrzejmy mu płaszcz i wtedy... Już słyszę naszego gdzieś uciekiniera. A, i tu jeszcze nie zebrałem. No, trzeba być już teraz bardzo dokładny w tych mapkach, bo widzę, że... Będzie bardzo trudno znaleźć
niektóre szafiry. A ja nie chcę kiepsić, nie chcę przedłużać niepotrzebnie odcinka, chcę, żeby to w miarę szybko poleciało. Gdzie jest nasz? A, już cię słyszę właśnie. A jakbym cię wychujał i z drugiej strony pobiegł? Aha, to ty będziesz uciekać wtedy w drugą stronę. No, 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 chodź, chodź, chodź. On już mnie widzi, tak? Dobra, udało się. Mamy 5 jajeczek. Ciekawe, co będzie jaki będzie potem motyw z tymi jajkami. Jestem ciekawy. Dobra, tu mamy... Jezu. No nie, zginąłem. Naprawdę. A, nieważne. Oni się respią od nowa. No kurwa! Nie muszę zbierać ponownie tego, nie? Aha. Trzymamy niebieską ważkę. Musimy bardziej uważać i starannie tutaj grać. Ty karm się, karm ważko. Dobra, tu już widzę, że jest wszystko pozbierane. Chcę prosto w nich trafić, to nie mogę. Jeszcze raz. Dobra, mamy z powrotem 14 życia. Gorzka go dziś nie musimy, bo w końcu mamy to jajko, prawda? Wcale nie musimy ich rozgrzewać. To było bez sensu wtedy. Jakiś teraz taki szybszy się wydaje. Bo ja za mało skracam terenu, żeby go doścignąć. Nie, dobra, z drugiej strony, pierdzielę cię. To o wiele lepiej szło. Mamy to jajko stąd? Mamy jajko. Nawet nie musimy się z nim męczyć. Dobra, mamy pierwszą statuę. Halvor. Jakim cudem smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi, ale szarża i twoje rogi powinny zrobić swoje. Okay, dziękuję bardzo za podpowiedź. Tam coś jeszcze zebraliśmy dodatkowego, tu są platformy do skakania. A, i tu mamy jeszcze jakiś szafir. Nawet dwa szafiry. Tu musimy też oczywiście wskoczyć. Jest jakaś wyższa platforma. Stamtąd to nie skoczymy, ale tu jest na pewno motyw ze skakaniem. Dobra. Gotuj. Okej, tutaj na dole też jest do zebrania, ale to na dół jeszcze zdążymy zejść, spokojnie. Na razie już tutaj wejdźmy. Cyk, cyk. Okej. Już teraz nie odwalimy takiej lipy, jak tam odwalaliśmy. Cyk, cyk. Wyplujesz, czy już wyplułaś? Kociole. Kotle. Już w wersji żeńskiej to... Kociołek. Kocioł? Dobra, chuj wi. To nic nam nie daje, nawet jak wskoczymy do środka. Dobra, tu są kolejne jakieś motywy. A stąd będziemy musieli doskoczyć aż tam, z tego co widzę. I tu jest w ogóle jakiś fajerwerek. Więc to też będzie chyba ciekawy motyw. A tu jest skrzynka i potrzebny jest klucz do niej, dobra. Tu wskoczymy na razie, skakujemy. Wow, no dzień dobry. Aha, tu już mam powrót do domu. Dobra, my to odblokujmy. Enzo uratowany. Ej,
co jest po drugiej stronie rzeki? Poszybuj tam, to się przekonasz. Okej, czyli rozumiem, że mamy tam poszybować. Fajnie. A my jeszcze te skrzynki tutaj porozwalajmy. Mamy 100. Mamy 205, jeszcze nam brakuje 115. A my musimy tam na pewno poszybować, czyli tutaj na pewno jeszcze raz wyjdziemy. Na dole też są skrzyneczki, ale wolałbym na razie... Aj, dobra. Tam jest jakiś motyw pewnie ze skokiem, stąd już nie doskoczę. Ale tu jest na szczęście tak jakby taki pomocniczy. A my jeszcze pozbierajmy to, co jest tutaj. Dobra, więc z tego co mi się wydaje, te tutaj musimy pozbierać, tam nic nie ma, tu powinna być skrzyneczka, nawet dwie. Okej. No jeszcze tutaj nie przycisnęliśmy. Tutaj tak, ale tu chyba jeszcze nie, czy już tu byliśmy? A nie, tu byliśmy. Czyli tak, zostało nam tutaj ten fajerwerek, zostały te skrzyneczki, będziemy mogli się udać tutaj do tej jakby za rzeką. Nie wiem jak to nazwać. No tak jakby dolinki, wiecie o co pewnie chodzi dokładnie. Dobra. A my skaczemy tu. I co, i rozpędzamy się i spróbujemy na tą platformę skoczyć. Mam nadzieję, że o to chodzi. Lecimy. Bez problemu. A ten fajerwerek, co on oznacza? Czy on będzie odpowiedzialny za zniszczenie tej skrzynki? No, tak jak myślałem. Tutaj widzę, że aby tutaj wskoczyć, będziemy musieli skakać stamtąd. Czyli dobra, czyli teraz kolejne miejsce do ogarnięcia to jest ta dolina. Tu miejmy nadzieję, że już wszystko udało mi się zebrać. Okej. Okay. Dobrze, Spyro, o. No i dobra, no i lecimy w takim razie tam. Wszystkie mobki chyba, które tutaj były, to też poniszczyłem. Wydaje mi się, że nikogo nie pominąłem. A my teraz skaczemy tam. Ciekawe, czy bez sprintu uda się tam doskoczyć. Oj, chyba nie. Dobra, musieliśmy sfailować. Będzie drugi fail. Dobra, a my się rozpędzimy z tej pozycji platformy i wtedy tam skoczymy. Ale nie w ścianę, Spyro, ogarnij się. No, teraz powinniśmy już doskoczyć. Uff, nie było proste. Dobra, tu musimy dokładnie. Jeszcze raz nie zauważył. Tu też musimy dokładnie przeczesać teren. To rozumiesz, to jest coś, co blokuje dostęp, tak? Że nie mogę za to wyjść, dokładnie. Czyli to jest tak jakby ta cała... Tutaj nakarmimy naszą ważkę. Tu na razie nic nie widzę, aby było. Dobra, tu są kolejni. Jeszcze tylko 100 szafirów nam brakuje. Chodź. Okej. No kurde. Zawsze sięgał ogień, teraz jakoś tak nie sięgnął. Dobra, tu jest kolejne. Tu pozbieramy te punkty, a tam na górze nic nie widzę. Tam chyba nawet nie da się wskoczyć. Przynajmniej tak z tej perspektywy to wygląda. Dobra, usmażone pióra. Udało nam się wszystkich. Brakuje nam jeszcze 80 szafirów. Chodźmy do ostatniej statuetki na tej mapie. Marko uratowana. My już Marka nie ratowaliśmy? Dotarłeś do najwyższego punktu miasta na klifie. Stąd możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. Naleziono wszystkie smolki. Nice. Aha, tu możemy skoczyć do góry, okej. Czyli nie będziemy musieli zasuwać całej tej drogi.
Chodź tu. Teraz tutaj wskoczmy. I tak, z tego naszego klifu wychodzi na to, że musimy doskoczyć tam. Jeszcze doskoczyć tu. Czy ja doskoczę to na zwykłym skoku? Nie, muszę z rozpędu w takim razie. Dobra. Cyk, cyk. Rozpędźmy się. No nie wierzę, no. Może na tą niższą platformę wskoczyć. Co, bo na tą niższą nie będzie problemu, ale czy my potem z tej niższej wskoczymy aż tam? I to nie jest takie proste, jak się mogło wydawać. No dobra, tam będzie... Tam też nie jest wcale tak blisko. Nie jest wcale powiedziane, że to stąd mamy tam aż doskoczyć. Dobra, spróbuję na pełnym rozpędzie. Gdzieś tutaj aż na róg. I później wyskoczę. Dobra, no tu skoczyliśmy. No to, no dobra, trzeba było tak od samego początku. Czemu ja na siłę próbowałem skoczyć teraz na najwyższą platformę, to ja nie wiem. Tak jest jakoś mało tych szafirów, mi się wydaje. Co, z tych dwóch skrzynek by musiało aż 50 polecieć? Gdzieś coś musieliśmy pominąć. Dobra. Dobra, a my teraz spróbujemy doskoczyć aż tam. Lecisz, lecisz, lecisz. Jest, udało się. Ej, kupę nam jeszcze brakuje tego. Coś nie było zebrane. Ale gdzie? Dobra, ty i tak mi nic nie dasz. Czy ja coś tutaj pominąłem ewentualnie? Może tu są jakieś niższe platformy? Dobra, weź, idź, nie denerwuj mnie. O, bo z kaktusów to tak nie działa. Wow! Jezus, naprawdę zginąłem. Dobra, no zobaczmy jeszcze tutaj, czy na pewno wszystko zebrałem. Tu się wydaje, że nic nie ma takiego. Tam też na pewno nie. I to coś ewidentnie musi być tutaj. Jakieś ukryte przejście? Może na jakieś rogi? Tutaj może coś pominąłem albo nie zauważyłem. No a tu już ja powinienem móc podejść, co? Aha, dobra, widzę. Lecimy tam. A no jest nawet skrzyneczka. Czy ta skrzyneczka jakoś tak podejrzanie chyba jakby klucz potrzebowała, czy nie? A nie. Wow, 25. Okej, mamy wszystkie. Dobra, no to idziemy do wyjścia w takim razie. Mapka trochę prostsza niż na pewno poprzednia. Było mniej skomplikowanych skoków tak naprawdę. Nie powiem, że bez problemu ją przeszliście, bo trochę musieliśmy też pogłówkować. Ale no przynajmniej nie wyjdzie tak długi odcinek, jak wyszedł tam, nie? Dobra, to my wracamy do domu. Leć, Spyro. Do strażników pokoju. Już mamy prawie 2000 szafirów. Poziom ukończony na 100%, a ci już mnie atakują. Co ty robisz? No i dobra, co mogę wam powiedzieć, dziękuję bardzo za odcinek, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kolejna kraina na 100% zrobiona. Powoli bierzemy i zbliżamy się do ukończenia tego, tak jakby drugiej matczynej mapki. Czy nie wiem, ile nam dokładnie światów zostało, ale jeszcze trochę.
Jeżeli filmik się spodobał, to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę dla zasięgu. No i napiszcie komentarz, jak wam się podoba na razie seria Spyro. Czy fajnie jest prowadzona, czy ogólnie coś można jeszcze poprawić itp. Ja się na razie z wami żegnam. Nara!